Witam kolejny raz przy moim jakże wspaniałym baniaczku morskim. Jak widać, korale coś tam się otwierają wszystkie. No, słabo to widać, bo niestety jest to zielone światło. Oczywiście otwierają się tylko te, które nie są porośnięte cyjano, którego mam tu dość sporą inwazję. Ale Ksenia tam z tyłu, zaraz zobaczycie, troszkę bardziej odżyła. Tadam! Mamy białe światło, którym w ogóle nie świecę. Jak widać, cyjano szaleje. Niestety, ale zarasta mi ono już korale, więc robi się tutaj troszeczkę za bardzo niebezpiecznie. Chociaż można powiedzieć, że jak widać z piasku, powiedzmy, że skończyłem tak nadmiernie świecić światłem i z piasku powoli zaczyna to cyjano znikać. Ze skał też już zaczyna się odrywać. Miejmy nadzieję, że może coś z tego będzie. Tam z tyłu widać Ksenia już coraz ładniej rośnie. Dzisiaj czyścimy sprzęt. Oczywiście to, czyli cyrkulator, czyli odpieniacz białek i dolot do filtra też wyczyszczę. Dzisiaj czytałem, że nie należy właśnie zbyt dużo wody podmieniać. Ja mam taką inwazję. Zastosuję się, a więc wyczyszczę tylko wody, tyle zużyję, żeby wyczyścić, po prostu zebrać cyjano z korali, żeby mi to cyjano ich nie podusiło. I to będzie pierwsza faza mojej walki z cyjano. Ono tu się pastwi już, myślę, z 3 tygodnie, więc czas, aby zacząć z tym walczyć naturalnymi sposobami. Zbiornik dojrzewa, więc raczej wszystko zależne jest tylko i wyłącznie od biologii. Cyjano, niestety, jak widać, te nitki strasznie długie, trzeba będzie powyciągać, ale to już nie będę odsysał. Po prostu wyłowię to pensetą. Oczywiście kamień, woreczek z kamienia też również zostanie przeczyszczony, tak jak ostatnio. Kamień się przesypie, żeby do wody, żeby nie wysuszał i nie tracił bakterii. Kolejną rzeczą, którą zrobię, oczywiście, to będzie po prostu wszczepienie w piasek dużej ilości bakterii nitrafiltracyjnych. Zrobię to tak, jak czytałem na jednym z, powiedzmy, forów, chyba to było forum, które jakieś było, gdzie przeczytałem, a więc zrobię to w ten sposób. Zaszczepię po prostu dużą ilość bakterii, wymieszam z piaskiem i zobaczymy, coś tam, może biologia zacznie tam ożywać. Oczywiście nie świecę w ogóle prawie białym światłem, świecę tylko niebieskim, tylko i wyłącznie niebieskim światłem, żeby po prostu no, to cyjano jednak trochę mogło umierać. Jak widać, tam już robi się dość czarne, a więc z tego, co się tam dowiedziałem, jest to już w odwrocie cyjano. No, ten koral ma najgorzej, tamten z tyłu zontus, więc jego tam wyczyszczę dość sporo. No i kaulastera też biednie wygląda, ale może jeszcze uda się uratować. I to wszystko czas pokaże. A więc dojrzewania zbiornika ciąg dalszy. Jak widać, kolejna plaga egipska mnie odwiedziła, no i czas powoli się jej pozbyć, jak pozbyłem się poprzedniej, czyli okrzemek. Tyle jeśli chodzi o to. Ja sobie odciągnę po prostu to cyjano, a potem już jak pensetą będę zbierał to cyjano, no to może jeszcze to nagram. No i oczywiście czyszczenia sprzętu w wodzie RO też nie będę oczywiście pokazywał, no bo to też chyba raczej każdy umie zrobić. A więc tyle jeśli chodzi o wstęp. Ja zabieram się za częściowe porządki i potem widzimy się w dalszej części filmu. No, tak to wygląda teraz. Jak widać, chyba jest jeszcze trochę. Ona jest też lekko zabrudzona. No, tam z tyłu widać jeszcze resztę okrzemek, bo tam niestety pomiędzy tymi wszystkimi przeróżnościami nie mogłem dotrzeć, ale to sobie wyczyszczę, bo teraz będę wyjmował sprzęt, a więc jakoś to
będzie. Jak widać, wszystkie korale ładnie wyczyszczone. Tą właśnie kalastera, czy coś w tym stylu, ja po prostu wezmę i jeszcze potraktuję szczoteczką do zębów, żeby zedrzeć jeszcze bardziej z niej resztę tego syfu. Jedna z niemiłych informacji, jaka niestety tutaj jest, no to wam pokażę. Tu jest jedna muszla, o, tam jest druga. Te ślimaki turbo padły, same czy nie same, wiem, że krewetki je dojadły, bo widziałem, że je jedzą. Nosariusy żyją. O, tu jest jedna trąbka, jak widać. Tu jest jedna i drugi był gdzieś tam z tyłu, o ile dobrze pamiętam. Ale nie zobaczymy go, ale jak widać, Ksenia się dość ładnie obudziła, zaczyna już ładnie polipować, więc jednak zbiornik nie jest aż tak w zbiorniku nie jest aż tak źle. Problem jest przy podmianach. Tu wam pokażę kolejne jajka, które muszę zwilżać co jakiś czas, no bo kolumbelle mi złożyły jajka tu wysoko z poprzednich, a to już z drapie zostało taka plama, coś tam jest w środku, ale nie wiem, czy to się coś cokolwiek z tego wykluje. Czas pokaże, ja to zostawię. A ślimaki kolumbela chodzą cały czas, gdzieś tu jest jeden, tu jest drugi, tam jest kolejny. Chodzą po tych skałach, trochę to czyszczą, ale no niestety nie jest to tak intensywne czyszczenie, jak by to mogło być. A więc ja zakładam rękawiczkę. Zaczynam najpierw od sprzętu, wyciągnę sobie sprzęt cały, który mam, wiaderko z wodą już mam przygotowane też z RO, bo to w wodzie RO będę czyścił i zobaczymy, jak to wygląda. A ile tego glonika, a nie glonika, tylko bakterii, bo to nie są glony, tylko bakterie, cyjano, tyle wyciągnąłem, no nie oddaję tego tyle, no ale jak widać, trochę tego jest. Sporo tego jeszcze zostało i jest to około 1,10 litr wody. A więc tyle, jeśli chodzi o na razie tą walkę z tym cyjano. Ja idę czyścić sprzęt, a potem będziemy zabierać się już za mechaniczne wyciąganie po prostu tego cyjano w jak największej ilości. Jak widać, sprzęt wyjęty. Została tylko grzałka, siatka z kamieniem, no i trochę piasku już wyczyściłem. Idzie to dość w miarę możliwości tą pęsetą. Woda trochę się zmętniła, ale jak widać, niestety dobrze się to wszystko trzyma. Tego piachu to cyjano, no i po części wychodzi też z częścią, że tak powiem, piasku, to cyjano, no ale coś za coś. Postaram się tu nie zasłaniać, żebyście widzieli, jak to ładnie wychodzi. Tu mamy jednego nosariusa, no tu mi troszkę już, że tak powiem, przeszkadza wszystko. Ja tylko zruszam ten piasek trochę. Trzeba taki większy płat właśnie. Hop, hop, hop. I jak widać, wszystko to ładnie można pozbierać. Wrzucam to od razu do wody RO, w której właśnie pukałem narzędzia. I potem wam pokażę, co to się z tym dzieje. Po chwili obecności w tej wodzie, no to niestety to cyjano, ale się rozpuszcza w całości. I właśnie, czy nie powinienem wyciągnąć, wyłączyć filtra, no ale nie chcę. Nie wszystko da się złapać. Ale coś się
Da, ja sobie to przyspieszę. W sumie też skałę to szczoteczką mogę czyścić, taką zwykłą do zębów. Oczywiście też jest wymyta w wodzie RO. No, że to właśnie już będzie mi zapylać dość mocno akwarium. Ale jak widać, też dość fajnie. To cyjano schodzi. A więc ja sobie to czyszczę. Wy sobie posłuchajcie muzyki. Zobaczymy już potem koniec. Końcowy efekt tego mojego tutaj czyszczenia. Wyciągłem jedną muszlę po turbo, jak widać jest pusta, druga tam gdzieś w skale siedzi, też ją wyciągnę. Okay. Mamy i drugą, również jest pusta, obydwie puste, ja sobie chyba szczoteczką wyczyszczę, zobaczę jak wyglądają. Oj, tyle. Piasek mam już przegrzebany. Woda trochę się zmętniła, no ale to naturalny efekt tego, te jajeczka podlewać, żeby naturalny efekt tego, że po prostu wszystko zostało zruszane. A tak wygląda czysta woda RO po czyszczeniu. Tarał, jak widać, glony się już, raczej cyjanobakterie się rozpuszczają, robią się brązowe, no i rozpuszczają się bardzo szybko z uwagi na to, że po prostu nie mają co tam w wodzie RO za bardzo jeść, więc
Zostaje im tylko umrzeć. Dobra, ja przygotowuję sobie wodę z dużą ilością, że tak powiem, bakterii. Już wam pokażę, których. Staram tych, które używam, śmierdziuchów na potęgę. Dużo w nich nie zostało, bo leję je co tydzień, żeby ta biologia jako tako wyglądała. Powiedzmy, że przygotuję sobie taki roztwór mniej więcej tych bakterii, 100 ml, bo akurat taką mam szykawę. Powiedzmy 50 do 50, 50 ml wody i 50 ml bakterii, da mi to 100 ml po prostu i zobaczycie, co z tym będę dalej robił. Tadam! Strzykawa, woda plus bakterie gotowa i po prostu idę tutaj do piaseczku. Powiedzmy, zaszczepić biologię delikatnie. A tu mi chyba nie będzie chciała wejść. O, tu nie wejdzie niestety, to tam troszkę biologii nie zaszczepimy, ale uda nam się ją zaszczepić do tyłu w piach. Zobaczymy, czy to poskutkuje. Ja tam trochę tego nosariusa tutaj, ale on sobie raczej chyba poradzi. Dobra, chyba że tak z kosem trochę. O! Dobra. Mam nadzieję, że te bakterie się tam niby mają zaaklimatyzować i mają już ograniczyć rozwój tego patogenu, który tu jest w tym akwarium, poprzez biologię. Szczekamy, przepukam. Dobra, bakterie. Miejmy nadzieję, że mam zaszczepione. To powinno trochę pomóc w walce w piasku z wszelkiego rodzaju jakimiś tam substancjami, które nie powinny tam być. Zobaczymy, czy ten, że tak powiem, pomysł jakiegoś tam jednego człowieczka się sprawdzi. Ja montuję tutaj sprzęt. Wyczyszczę jeszcze oczywiście, widać tam ten worek z kamieniem. Dolewam wodę i widzimy się już na końcu. No, jak widać, wszystko jest zrobione, co miałem dziś zrobić. Już powoli któryś koralowiec pomału się zaczynają otwierać. O dziwo nawet i ten. Może przyzwyczai się w końcu do tak silnego prądu. Ten na dole, jak widać, również ładnie zaczyna się otwierać. On tam na dole ma dwa jeszcze odrosty, ale tego już nie widać. No i brararium jak zwykle poruszane, ono dopiero zacznie się otwierać, no najwcześniej jutro. Tak to wygląda w tym momencie. Ja teraz już będę, nie będę, że tak powiem, świecił białym światłem. Włączam tylko na razie niebieskie i zobaczymy, co będzie się działo. A więc tak, jeśli się podobało, oczywiście subik. Łapeczka w górę, moja łapeczka wędruje dla ludzi, którzy właśnie komentują te filmy, doradzają, co zmienić, co dołożyć,
i tak dalej, więc jak na razie dzięki waszym, że tak powiem, propozycjom wszystko powinno mi tu ładnie się powoli kręcić. Oczywiście jak długo to akwarium będzie dojrzewało, nie mam zielonego pojęcia. Jak na razie widzimy, walczymy tutaj z tym wszystkim, co tu się dzieje, przynajmniej staram się walczyć. Okrzemek się pozbyłem, teraz mam kolejną plagę, jak widać inwazję cyjano. Czy uda mi się to walkę wygrać bez chemii, to wszystko okaże się w najbliższym czasie. Jak na razie koralowce żyją, można powiedzieć, biedują, ale żyją, otwierają się, coś tam światła zaczerpną, potem znowu się zamykają, ja je poszturcham raz w tygodniu, więc tak to jak na razie wygląda. Miejmy nadzieję, że z czasem to akwarium będzie jako tako wyglądać. Tyle jeśli chodzi o ten tydzień. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, cześć.